Niemal w każdym dziale Empiku rozpoczął się jesienny wysyp nowości. Czas je wszystkie podsumować w programie To Ciekawe. Bartosz Kańtoch, zapraszam. A zaczynamy od muzyki. Największą popularność zyskali w latach 80. Trudno wyliczyć wszystkie największe przeboje irlandzkiej grupy U2. Można natomiast policzyć ich albumy. Songs of Innocence to 13. studyjny krążek, na którym słychać powrót do korzeni. Ale są również spokojne utwory, tak jak na przykład Dwójka. Pamiętacie o serii Empik Jazz Club? Co dwa tygodnie pojawiają się albumy z artystami, którzy stworzyli największe standardy muzyki jazzowej. Billie Holiday nagrała ponad 300 płyt i teraz z tych wszystkich utworów wybrano The Best Of i to właśnie Billie Holiday pojawi się w kolekcji Empik Jazz Club. Przechodzimy do działu filmowego. Na swoich domowych telewizorach możecie już oglądać drugą część niesamowitego Spidermana, czyli przygody Petera Parkera, który dzięki swojej sieci skacze po budynkach, co zostało w fajny sposób pokazane w produkcji. Przy zakupie płyty otrzymacie jedną z pięciu zabawek, na przykład takie jojo. A z tego co wiem, trzecia część Spidermana planowana jest na rok 2018. Jak tylko wyjdzie, poinformujemy w programie To Ciekawe. To teraz zupełnie zmieniamy klimat. Można odnieść wrażenie, że panuje niejako moda na kręcenie filmów o projektancie i twórcy domu mody Yves Saint Laurent. W 2010 roku Szalona miłość, a teraz Szalona miłość 21-letniego Francuza została pokazana w filmie Yves Saint Laurent. Przechodzimy do książek. W literaturze Teodor Szacki to znany prokurator, który w trzeciej, finałowej części trylogii przeprowadza się do Olsztyna. Zakończenie powieści jest bardzo zaskakujące. A teraz coś specjalnego. Czarna piosenka Wisławy Szymborskiej to zbiór wierszy napisanych w latach 1944-1948. Miały być początkiem jej kariery, a doczekały się publikacji dopiero teraz. W edycji specjalnej dodatkowe materiały, rękopisy i maszynopisy poetki. To teraz książka dużej wagi. 900 stron opowiadania o gorączce złota w Nowej Zelandii. Eleanor Catton, najmłodsza laureatka Nagrody Bookera, w ciekawy sposób łączy wątki historyczne i sensacyjne. Wszystko, co lśni, akurat na długie, złote jesienne wieczory. Teraz czas na Was. To teraz niech uszy nadstawią gamerzy. Od kilku dni można przycinać w drugą część Forzy Horizon, w której widać spory pietyzm graficzny. Wybieramy jeden z 200 samochodów, którymi ścigamy się po trasach Europy Południowej. A w nowościach z grami również obcy izolacja z gatunku horror survival. Ale ten horror tylko dla ludzi powyżej 18 roku życia. Dla mojego taty marzeniem było mieć kolejkę elektryczną. Dla mnie samochód na gaz i na hamulec. A teraz kto wie, czy nie spełnimy marzenia, kupując taki oto zdalnie sterowany, zwrotny helikopter, który teraz dostępny jest w Empiku. Tak wygląda najnowszy tom kultury, w którym więcej empikowych nowości. W nim również sporo ciekawych wywiadów oraz informacji o spotkaniach, które odbędą się w salonach Empiku w najbliższych dniach. Bartosz Kańtoch, zapraszam na To Ciekawe za dwa tygodnie.